tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w Minecrafcie. Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft. Wstał nowy poranek, więc mieli państwo, nadszedł czas na to, aby was oprowadzić po tym moim świecie. Sporo się tutaj zmieniło, tutaj część możecie zobaczyć już po prawej stronie. Część można zauważyć złotą, diamentową łopatkę tutaj, ponieważ potrzebowałam jej bardzo, więc sobie ją skrafciłam. I tu mam kilka żelaznych i tu się żelazo już przepala. I trochę z tego żelaza bardzo ubywa i trzeba będzie potem w końcu pójść do tych tuneli. Dobrze, zmiany są takie, że... może tak, zacznijmy od tego, że co pozostało w tej samej formie, to na pewno pozostało łóżko i magazyn. Nadal jesteśmy na zewnątrz i śpimy pod mostem. Ale już powoli dom powstaje. Poza domem powstaje jeszcze bardzo dużo innych pomysłów i tak dalej, dalej. Okej, więc pierwsze co, to powstało ogrodzenie. Mamy ogrodzenie naszej posesji. Porobiłam ścieżki. Ten mostek będzie prowadził na farmy roślinek. Tam będą farmy roślinek. Dlatego jest taki mostek, o proszę bardzo. Tutaj mamy wejście do naszego, na naszą posesję. Ja myślę, że potworki przez to atakować mnie jakoś mocno nie będą, w sensie uderzać, pomijam szkielety. Pamiętam, że kiedyś miałam taki płotek na pewnym serwerze i on mi się bardzo dobrze sprawował, a poza tym jest całkiem przytulaśny. Nie wszędzie jakoś super się ładnie tutaj zgadza ten płotek, ale ja i tak go lubię, więc taki będzie. Butki naciskowe, no i ścieżynki. Dobra. Więc ścieżynki, porobione ścieżynki, porobione rzeczy, porobione ogrodzenie, wydzielona działka i w ogóle dużo rzeczy to podziało. Drzewka oznaczone pochodniami, oświetlone pochodniami zostają, reszta jest posadzona po to, by mieć drewienko. Tu mamy właśnie ścieżynki. Tu mamy pójście trochę na skróty. Tu myślałam o jakimś ogródku, czy jakichś kwiatkach, altance, czy czymś takim. Chociaż altanka tu się może nie zmieścić. Tutaj są dwie ścieżki celowo, ponieważ ta też prowadzi tam do tego wyjścia oraz prowadzi tam. Więc gdy będę szła stamtąd na przykład, to nie będę musiała jakoś tak iść naokoło i tak dalej. Więc to jest celowo, tu też jakiś sobie pierdykniemy trawniczek z kwiatkami. No i cóż, i ten dom zostaje, ten dom zostaje, tamten. Tu są dwa dęby, które też zostają i ten też zostaje. Nie wszystkie duże zostaną, ale no powyrastało, bo takie duże mi takie powyrastało i takie zostanie, bo są całkiem ładne. Też bym chciała, żeby jakaś taka sosna duża była. Tak, ten dąb i ten ostatni tam za rogiem, o tutaj. Dobrze, tu się wychodzi z mojej działki, to jest jedno wejście. Tak jak mówiłam, nie wszędzie mi się płotek zgadza niestety, ale to mi bardzo nie przeszkadza. Tu jest wyjście i tutaj sobie będziemy szli. Dlatego, że wolałam tędy chodzić, mimo tego, że się wracam, bo wodą nie jest zbyt fajnie. Także wiecie, tutaj jest taki mostek, bardzo mi się podoba efekt tego mostku, jest taki bardzo urokliwy i na pewno, przynajmniej według mnie, na pewno będę jeszcze go gdzieś wykorzystywała, nie wiem czy będę go ogrodzić czy nie, ale no jest przeładny. No i tutaj po prostu mamy przejście, tutaj będą właśnie farmy, to ten dąb też zostaje, tamten też zostaje, ale do tego szybko przyjdziemy. Ponieważ te drzewka są ładne i będą mi radzić tu zdobić moje farmy i zwierzątkom otoczenie. Dobra, to tak, tutaj będzie się daleko jeszcze szło, ponieważ ta górka tutaj będzie skoszona do końca. Daleko tutaj będzie skoszona, bo tutaj aż dotąd. Tutaj i też daleko w tą drugą stronę. Po to, że ja potrzebuję dosyć dużo miejsca na te budynki, obory i tak dalej, więc bo one będą dosyć duże i takie... A takie zobaczycie jakie. Więc tego potrzebuję dosyć dużo. Mamy sporo terenów tego typu. Przy łataniu jest problem dosyć duży, ale jest sporo polskiego terenu do delikatnego łatania, więc na pewno sobie tutaj coś zagospodaruję miejsca i znajdę na wszystko miejsce. Tutaj jest ta kupa dirtu, kupa ziemi. Myślałam o wybudowaniu, to jest jakaś taka górka, wybudowaniu jakiegoś takiego nowoczesnego wiatraka.
nowoczesny, nowoczesny, bo taki nie nowoczesny to będzie gdzieś tam, tam gdzie jest, gdzie będą miejsce na farmy. Także to będzie nowoczesny wiatrak. Do tego miejsca jeszcze wrócimy, ale od drugiej strony zaraz wam powiem, o co chodzi. Także sporo, sporo zmian, sporo zmian, sporo planów. Myślałam, że nie będę miała pomysłu na ten świat, a jednak pomysły się jakoś tak znajdują. Fajnie, cieszę się, bo chciałabym mieć pobudowane parę fajnych rzeczy. Dobra, teraz tak, czemu do domu nie wchodzimy na razie, bo do domu tam jeszcze też jest bardzo dużo zmian. Dzisiaj bym chciała zająć się jeszcze zwierzątkami, o ile da radę, o ile zdążymy w ogóle, bo zmian jest bardzo, bardzo dużo. Dobra. Ale fajnie. Dobra, może pominimy, nie wiem czemu tak się dzieje. Ale chciałabym tu przejść, halo. Ejaj, jaki piękny kraj. No, nie podoba mi się to. Tutaj oni mają... opuszczę, nie podoba mi się to bardzo. Bardzo, bardzo mi się to nie podoba. Kurka wodna. Dajcie mi chwileczkę, muszę chyba tego Minecrafta zresetować, bo taki X-ray to... To nieładny X-ray, bardzo nieładny X-ray. Okej, to jesteśmy. Jesteśmy, tu była broza, tutaj mamy właśnie wioskę. Myśmy przyszli stąd. I teraz tak, tutaj jest ta wioska. Ta wioska jest bardzo tutaj pociachana przez otoczenie. I zobaczcie, tutaj jest kawałek prostego terenu. Oni tu mają właśnie farmę. Tu jest kawałek prostego terenu. Ja bym ten teren troszeczkę wykarczowała. Tu są jakieś jaskinki, których jeszcze nie odwiedziliśmy, ale odwiedzimy. Tu jest nawet jakiś domek na tym poziomie. Oni tu się, powiedzmy, w tą stronę będą chcieli zbudować. Ja bym to wyrównała, słuchajcie. Zrobiłabym tą wioskę właśnie tu na tym terenie. Tutaj właśnie, no może nie tak tutaj, ale tam w sensie tutaj między drzewkami jest kawałek terenu. I tutaj pociągnęła mostkiem, tam bym tą górkę wyrównała. I dlaczego, o czym mówiłam, że wrócimy do terenu, gdzie, jest, gdzie będzie wiatrak? Ponieważ właśnie... Siema koń, to ty jesteś mój koń? O, mój koń jesteś. Właśnie tutaj byłoby, tutaj byłaby ta wioska, gdzie bym ten teren wyrównała. I słuchajcie, za tą górką właśnie stąd też z tej wioski byłoby widać nasz wiatrak. Bo ta górka, tą górkę zostawię chyba. Więc tak sobie właśnie myślę, bo to oczywiście ten tir tutaj stoi tak umownie, siema krowa. Więc tutaj byłaby ta wioska, tu by to wyrównać. I tamtą wioskę stąd ściągnąć. Znaczy stamtąd ściągnąć. Tylko nie wiem, jak tą wioskę ściągnąć. Czy pierwszy zburzyć im domki, czy po prostu tu zbudować jakieś, wyrównać teren, zburzyć... wyrównać teren, zbudować domki, zrobić farmę, łącznie z tamtą jedną zostawić i po prostu tam te domki zburzać powoli, te farmy. Nie wiem, jak ich bezpiecznie przenieść, żeby oni się mnie nie zezłościli. Jeżeli macie na ten temat jakąś wiedzę, to bardzo proszę, bo zależy na tym, żeby tą wioskę ogrodzić i już grać, powiedzmy, z tymi naszymi paskudami. Więc tutaj mieliby teren, troszeczkę niżej może, ale tu by mieli teren i tutaj by mieli teren. Myślę, że całkiem spory teren jak na wioskę, która dopiero się też rozbudowuje. Myślę, że też bezpiecznie dla nich by to było po prostu, bo tam myślę, że są też jakieś moby uwięzione, moby w sensie no NPC. No i tutaj właśnie ten wiatrak, ten nowocześniejszy wiatrak ze śmigłami w ogóle. A ty też jesteś mój? Nie, ty nie jesteś mój. No, zrzuć mnie? Zrzuciłeś, super. Dobra, i taki mamy właśnie plan. Tu by mieli sobie swoje miejsce, kawałek dalej ode mnie. Myślę, że nie jest to zły pomysł, no ale kwestia tego właśnie, jak tą wioskę przenieść. No i ile czasu mi to zajmie, bo jeszcze jak widzicie domek jest nieskończony zupełnie. Trochę zaczęłam dołu robić, ale też niedużo, bo właśnie tutaj równałam teren, tutaj robiłam coś innego, tutaj coś innego i tak się zeszło. Więc tutaj no, jest dosyć dużo do zrobienia jeszcze. No i tak, tak jak dalej mówiłam, tak jak wcześniej mówiłam, tutaj sobie jeszcze śpimy, ale już poczęłam sobie pracę nad magazynem. Aha, tu są drzewka z akacji. Akacji? No sawanna, chyba akacje to są. One zostają. One są dziwne, inne i one zostają. Tu jest wszystko do wycięcia. Postawiłam sobie tutaj właśnie taki lasek kontrolowany.
Tak, tutaj więcej nic nie ma. Tu może jakiś, bo to jest jakiś taki wiatrołap, może tu zrobimy skrzyneczki z jakimiś zbrojami, bo czemu nie. W kuchni będą skrzyneczki z jedzonkiem, tak jak zawsze to u mnie miało miejsce, więc będą skrzyneczki z jedzonkiem. Tutaj mamy oczywiście zapasy przeciętego piasku oraz tego, co wykopałam z dołu, ponieważ mamy słuchajcie, wstęp do magazynu. Tutaj w moim domku, tym takim właśnie wybudowanym na Creative też jest magazyn. Czemu tej skrzynki nie mogę otworzyć? Ona za wysoko stoi, to nic. Tamte i tak będą ozdobne. Ale tu mogę otworzyć. I tutaj po prostu można byłoby też jakieś surowce po prostu pokłaść. Myślę, że tutaj magazyn na surowce jest całkiem spoko pomysłem. Tutaj magazyn na jedzonko. Tutaj jeszcze nie wiem co. Tutaj magazyn na zbroje, jeżeli miałabym oczywiście jakoś dużo tych zbrojek. Tutaj będzie enchanting, to już wiemy. Tutaj nie wiem, może jakiś pokój alchemiczny, zobaczymy sobie. No i czym się ostatnio zajęłam, to właśnie robiłem tego magazynu. No może jest to trochę marnotrawstwo miejsca, no bo skrzynki stoją na półpłytkach i nie zajmują dużo miejsca, ale tu i tak nie ma co innego zrobić. No i tu jest wejście do takiego głównego magazynu, który gdzieś tam będzie powstawał. To będzie trochę dalej tam szło. Na razie to taki po prostu pierwszy, powiedzmy, pierwsze obliczenie, jak ten magazyn będzie wyglądał. Pewnie jego rozmiary się jeszcze zmienią. Tutaj lub gdzieś dalej będzie przejście w dół do netheru, który kiedyś sobie powstawię. Ponieważ strasznie, ale to strasznie nie lubię, może nie tak bardzo strasznie, ale jednak nie lubię. Jednak nie lubię po prostu tego dźwięku netherowego, więc żeby on nie przeszkadzał, to wolę po prostu sobie zrobić gdzieś bardzo, bardzo w dole. No i co, chciałabym właśnie dzisiaj zrobić te zwierzątka, ogarnąć te zwierzątka, więc sobie ogarniemy to pięknie, ładnie. Dębowe drewienko, ja nie do końca pamiętam, jak to się robiło wszystko. Ale może ogarniemy, zobaczymy, jak się robiło te płotki. Chciałabym przytachać dzisiaj chociażby krowy, świnki i tak dalej. Boże, nie, jak to się robiło, serio, nie wiem. Tutaj jeszcze mamy. Czy to tak się robią płotki? Nie, to są bramki. Bramki też się przydadzą. Te dwie mogą, może cztery. Planuję zrobić takie małe, wiecie, małe co? Małe zagrody, po prostu po 2-4 zwierzęta i to wystarczy zupełności. Jak się robiło poteczki. Jak się robiło poteczki? Tak się robiło poteczki. No to poteczki, hop, myślę, że styknie. Nie wiem, jak poteczków mamy. Poteczków mamy ponad 100. Kłe, to spoko, styknie. One się nam jeszcze przydadzą. Oczywiście zanim powstaną pełnoprawne, że tak powiem, obory, no to... Aha, jeszcze miałam wziąć sobie jedzonko. To trochę czasu minie, więc ze spokojem. Marchewka, pszenica, no i na jabłku to raczej koń nie pójdzie, a linek nie mam, chyba nie mam linek, z tego co mi się wydaje. W żadnej świątyni linek nie było. Dobra, więc tak, dobra, musimy tutaj sobie pójść właśnie się trochę cofnąć. Trochę cofnąć, ale wolę jednak tutaj niż ciągle tam wodą pływać i po prostu ten, a tym bardziej, że zaraz będę się przenosić, więc też już tak nie będę naokoło biegać ciągle. No, dobra. Wolę jednak tak zrobić. Dobra, tutaj sobie zbierzemy właśnie pierwsze takie nasze zagrody. Po to, żeby tylko, nie wiem, tych zwierzątek było, mówię, no 2, 4, może 6, po 6. Więcej nie będziemy tutaj nic kminić, bo aktualnie nie ma jeszcze sensu na takie duże budynki. A budynki, no co mam? Tu mam, o. A budynki się oczywiście zrobi. 2, 3, 4, 5, 6, raz. No nie tutaj. 3, 4, 5. Czy tu się zmieści 6 zwierząt? Myślę, że się zmieści. Tam 4 czy ileś tam zwierzątek. Więcej tam za bardzo naprawdę nie potrzeba. Po to tylko, żeby, mówię, żeby one się tutaj nam ogarnęły, te zwierzątka. Bo tego tutaj biega dużo tak naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra.
Raz, dwa, trzy, cztery. Ale chciałabym mieć własne po prostu. Chciałabym mieć już własne, ewentualne własne mięsko już ogarnąć i wszystko. Dobra, krowy, świnki. Krowy, świnki, czy ja owieczki znajdę? Nie wiem, ale możemy te bramki tu porobić. Sio. Dobra, możemy wziąć sobie tego saplinga. Okej. Nie tędy droga, nie tędy. Dobrze. Ja bym bardzo chciała. Momencik. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. No, znowu nie tędy droga. Ja bym bardzo chciała te jakby obory, te stajnie, to wszystko mieć na takim trochę fajniejszym poziomie, że tak powiem. Nie takie proste, gdzieś tam tylko i już tylko tyle. Chciałabym to zrobić tak troszeczkę bardziej komfortowo dla tych zwierzaczków. Może to dziwnie, że ja wiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Żeby to też mi się podobało i żeby to też miało według mnie sens. Zobaczymy, czy mi się to uda. Chcę połączyć obory z zagrodą, obory z zagrodami. Po obu stronach, w sensie to będzie wejście, no taka obora, to też obora, ale wejście będą też zagrody. I tak bym chciała dla każdych zwierząt, które tu będą. Więc te budynki też trzeba jakoś porozstawiać. Siema krowa, fajnie, że jesteś. A gdzie druga? Tu gdzieś była jeszcze jakoś jedna. Poczekaj krowa na mnie. Poczekaj krowa na mnie. Tu gdzieś była jeszcze jedna, się błąkała. Halo krowa, przygarnę cię. Ale krowa przygadać, tu jest koń, ale koń, świnka. Chodź świnka, chodź, chodź kochanie. Chodź, chodź, ciebie też przygarnę, chodź, chodź, ślicznie. Dobra, widziałam chyba gdzieś kiedyś w filmie Madzi, że Madzia na dwie ręce nosiła. W ogóle odkryłam świetną sprawę, tego wcześniej też nie widziałam. Jeżeli jak się ma pochodnie na tej rączce, a kilofek na tej, to można pochodnie stawiać tak, o. To jest mega. Cecilia! Socimy, socimy, tak? To jest mega. Nie wolno, Cecilia. Nie wolno. To jest mega, że nie trzeba nic przekładać, klikać i w ogóle, także spoko. Mega fajna sprawa. Dobra, świnka, świnka. Świnka się interesuje? Dobra, świnka się interesuje. Przeprowadzimy sobie ją po prostu bliżej. Tam jest krowa, dobra. Chodź, świnka. Krowa jedna. I krowa druga. Zaraz sobie je rozmnożymy, tylko kwestia tego, żeby po prostu je tutaj bliżej dokoptować. Jeszcze sobie zrobimy, o właśnie. Jeszcze sobie zrobimy to. Brameczki są potrzebne. Chodźcie, chodźcie. O, jak pięknie. Chodźcie, chodźcie. Super. Dobra. Trochę mała jest zagrody, ale to nic. Pomieścicie się, no chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No i co, nie możecie wejść? No ale co? Ale co za densy dzikie? No halo! No brawo wy. Dobra. Mamy was? Czy to druga jest? Jest ta druga, okej. Okay. To proszę się ładnie mnożyć i fajnie sobie żyć. Dobra. Myślę, że styknie. Szukamy świnki, teraz. No i co, no i ja to bym chciała właśnie te budynki mieć takie wielkie, wielkie. Mam tu kilka takich planów. A, jeszcze jedno, co wam nie pokazałam, to nie pokazałam wam tego, że tutaj jest załatany nasz kanion, ponieważ spadłam tu niejednokrotnie. O, siema krowa, ty też nam się przydasz, chodź, chodź. Tu jest wejście do kanionu, czekajcie, to już przy okazji wam pokażę. Tu jest wejście do kanionu, o, skikaj, o. Nie oświetlałam go w ogóle nic a nic, bo i tak gram napis fullu. Ja tutaj byłam i tutaj nie ma nic jakiegoś specjalnego, dlatego właśnie postanowiłam go załatać, bo tam jest chyba trochę żelaza i węgla. Halo krowa? No chodź, no chodź, chodź. Tam jest trochę żelaza i trochę węgla, więc nic specjalnego nie znalazłam, dlatego postanowiłam sobie go załatać. I tyle. Dobra, teraz pytanie jest takie, czy ty mi tu wejdziesz, czy wszystkie mi stąd uciekną? Chodźcie, chodźcie. Tu jestem, halo, halo. Superowo. Dobra. Nie mogę was rozmnożyć, prawda? Dobra, mamy cztery krowy. Cztery krowy? Cztery krowy. Raz, dwa. Super, cztery krowy.
Teraz kwestia świnek i owieczek. Owieczek tu biega bardzo dużo, no i kurczaczków jeszcze oczywiście. Owieczek biega bardzo, bardzo dużo, ale trzeba ich też poszukać. Nawet gdzieś widziałam wilki. O, proszę, owieczka właśnie, a propos. Owieczka i krówka. Jeszcze jedna krówka. Tego biega tu bardzo, bardzo dużo. Tam jeszcze jedna. No nie mam czym was zabić, przykro mi bardzo. A owieczka by nam się przydała. Owieczka by się nam przydała do wełny, bo przecież chcemy też ozdobić nasze mieszkanko. Dobra, może tak wezmę samołowce, chodźowca. Damy radę, samołowce? Chodźowca, chodź. Chodźowca, chodź. Chodź, chodź. No chodź. Dobra. To co, w tym odcinku takie, widzicie, oprowadzanie was po terenie. Ja osobiście lubię płaskie tereny, więc przepraszam, że tak sobie tutaj wyciechałam wszystko. Lubię mieć wszystko na mniej więcej jednym terenie. Oczywiście nie będzie wszystko tak super płaskie, bo wiadomo, że też będę tutaj ogarniać i górki, nie górki i tak dalej. Tak jak mówiłam, tam będzie wiatr na jakiejś górce. Tutaj może ogarnę właśnie tą wioskę. No ale mimo wszystko na razie ja wolę płaskie tereny, więc cholerka. Mamy owieczkę, mamy też krówkę. Krówka sio. Uciekaj. Au, no, owieczka nie, tędy nie. Ale się podkopałam. Dobra, jeszcze raz. Owca, hola, owca, chodź, owca. Chodź, owca. Owca, widzisz mnie? Chodź, owca, no chodź. No ale owca! O, idzie. A ty sio, idź sobie. Dobra, idzie owca, idzie. Krowa nie idzie, dobra, to dobrze. Będziemy mieć dwie owieczki, to już można je mnożyć. A ty odejdź sobie. Jak jestem zła, prawda? Uderzam krówkę po to, żeby sobie odeszła. Zła jestem, zła Elin. Chodźcie, mi się pysie. Dobra, chodźcie. Super sprawa, okej. Dobra, i mogę was już rozmnożyć, więc się mnożcie. Nie tak. Dobra. Pięknie, mamy owieczki, mamy krówki, mamy pół świnki i idzie noc, więc tutaj będziemy zmykać. To już nie jest nic oświetlone. Musimy jeszcze świnkę znaleźć. Swoją drogą, tutaj jest napisane ile gram dni, więc gram dni 107. 107 dni gram. Będę musiała jeszcze poszukać kurczaków, bo gdzieś je tu widziałam, ale gdzieś dalej, dużo dalej, bo ten teren jest dosyć spory. 107 dni gram, więc całkiem niezły wynik. No, lubię zamulać, sprawia mi to przyjemność. Dużo o Minecrafcie znowu już nie wiem jeszcze, ale myślę, że spokojnie z czasem sobie wszystko ogarnę. Dobra, pójdziemy sobie spać jeszcze i na szybciutko może znajdziemy jeszcze świnkę. Potrzebujemy jednej świnusi. Jedna świnusia nam jest bardzo potrzebna. Mam nadzieję, że na przyszły odcinek już będę mogła spać w domu, chociażby na dole, bo moja sypialnia ma być na górze, ale bardzo chciałabym już spać w domu, chociażby na dole, chociażby w kuchni, nie wiem, w salonie, gdziekolwiek, byleby w domu. Już nie będę musiała biegać. Przeniosę sobie wszystkie magazyny po to, by się ma świnka, chodź kochanie, chodź, idealnie. Po to, by już też nie biegać w kółko, no chodź. By już też nie biegać w kółko i na pewno będzie mi trochę łatwiej i szybciej. Weź, bo się zabijesz, uciekaj stąd. Uciekaj. No. Nie zabijaj się, uciekaj. O, super, poszła sobie. Dobra, mamy świnkę. Chodź, świnka. I jeszcze jedną świnkę potrzebujemy. Nie wiem, gdzie jest druga świnka. Tam jest świnka druga. Chodź, świnka. O, widzisz mnie? Chodź, ślicznie. Dobra, mamy młode, mamy świnki, mamy krówki, jest git. Brawo! Super! Dobra, to możemy dwie świnki też rozmnożyć. Proszę bardzo, mnożyć się ładnie. Super. Mamy młode, mamy młode z każdego rodzaju. Nie mamy tylko kurczaków, ale takie pierwsze farmy mogą być. Pierwsze farmy, tu będzie dużo więcej możliwości, bo ja bym chciała mieć naprawdę sporą tą farmę. No i też dlatego dalej od domu, bo wiadomo, że zwierzęta hałasują, więc chciałam po prostu
mieć w domu ciszę. Dobra, słuchajcie. Na tym myślę, że zakończymy ten odcinek. Myślę, że pokazałam Wam wszystko. Powiedziałam Wam o wszystkim już taką nadzieję. Proszę Was o poradę, co Wam zrobić z tą wioską? Jak tą wioskę przenieść? Konia, to idziesz na ten? Nie idziesz, nie? Ty idziesz tylko na linkę. Jak tą wioskę mam przenieść? Bo jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak ja mam to zrobić. No mówię, no ja tam najchętniej po prostu tą wioskę zabudowała tutaj, zrobiła jakieś zabudowanie, jakieś domki podstawowe, cokolwiek. Farmę z jedną tutaj, jedną tam, co tam jest, czy jeszcze jedną tu zbudować. Mostek, no i po prostu może oni by zeszli, jeżeli bym zniszczyła im farmę, może by zeszli tutaj po prostu w dół, a tą górę bym tam załatała i jakoś porobiła. Może tej górze coś powstało też, bo tak po prostu tutaj... Tylko pytanie właśnie, co, jak to zrobić? Ja nie znam się na przenoszeniu wiosek, więc... Więc po prostu fajnie byłoby, gdybyście mi napisali, co mogę zrobić i jak, żeby było dobrze, bo szkoda mi tej wioski, bo fajnie byłoby z nimi koegzystować. Więc proszę Was bardzo o porady. Napiszcie mi, co sądzicie o tym moim aktualnym świecie. Trochę tu pobiegałam, trochę porobiłam, załatałam gdzie niegdzie lawy, co były załatane. Siema owca, chodź kochanie, chodź. Przydasz, chodź. Co były niepołatane, to załatałam, żeby mi tutaj też nic nie poginęło z zwierzątek, bo jednak fajnie byłoby... Chodź. Fajnie byłoby tych zwierzątek nie stracić. Są różnego rodzaju, różnego koloru owce. Ja na razie dam je wszystkie do jednego wora. O, chodź, ty też chodź. Chodź. No, chodź. Chodź. Dobra. Dam je na razie do jednego wora, a potem ewentualnie zrobimy zagrodę. A może zaraz zrobimy zagrodę jako owcom kolorowym. Zobaczymy. Dobra, na tym pięknym akcentem myślę, że zakończymy sobie po prostu odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. Co ty ją tam od tyłu, ten tego, no co ty? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Minecrafta. Pa, pa!